Witam was w nowym odcinku. W nowym odcinku w Quake 4. Kontynuujemy właśnie Quake'a 4. Quake 4. Cieszę się, że tamten odcinek się wam podobał. Szczególnie tobie, Bungo. Cieszę się, że nie zaglądasz do mnie. I że twojej dziewczynie podobają się moje filmy. Bardzo mnie to cieszy. No bo to cieszy, wiecie, no. Już nie chodzi tyle, że bo Bungo, prawda? Bo Bungo ogląda. No tak, no bo Bungo ogląda, ale ważne, że ogląda osoba, której się to podoba i która ma dosyć pozytywne zdanie na temat moich serii, jak widzę, co mnie szokowało, bo sam nie mam o nich za dobrego zdania, ale no ale co zrobić. Kontynuujemy Quake'a 4. O, tu zaraz powinno coś wylatywać z tych ścian, z tych kapsuł. Powinny jakieś gnojki wylatywać, albo raczej... Wow, jaki rozerwany. Patrzcie się na to. Rozwalony gościu. Rozszarpany tutaj. Patrzcie się, jak gościu został. Został przerobiony. Ale naprawdę... Karmak miał pomysł z tym silnikiem, bo to jest tak naprawdę, to wszystko to jest niemalże to samo, co na Quake'u 3, na silniku Quake'a 3, tak jak widzieliście Return to Castle Wolfensteina. To jest niemalże to samo, może ciut poprawione tekstury, chociaż wątpię w to osobiście, żeby jakoś super specjalnie były różnice w tych teksturach. I takie coś. I dodane, prawda, bump mapping, oświetlenie, te wszystkie światło cienie. Inne efekciki tego typu pododawane. No naprawdę fajnie im to wyszło. Fajnie, Carmack miał pomysł z tym silnikiem. Mi się zawsze idę tak 4 z różnych przyczyn bardziej mi się podobał od silnika Unreal'a 3. Raz, że nie był aż tak komercyjny. To jest jedna rzecz. Nie był tak oklepany. I druga rzecz to to, że na silniku Quake'a 4 idzie zrobić gierki... Czy na silniku Quake'a 4, na silniku ID Tech 4 idzie zrobić gry naprawdę ładniej wyglądające momentami niż na silniku IDT, niż na silniku, bo myli mi się, no, niż na silniku Unreal 3. Naprawdę, na IDT 4 dużo ładniejsze idzie gierki zrobić. Jak się oczywiście ludzie postarają, prawda? Bo tak naprawdę, jak się popatrzycie na Quake'a 4 wydanego w 2005 roku, on się super, mega, hiper nie różnił, czy Prey nie różniły się od Gears of War, tak naprawdę, graficznie. Nie różniły się te produkcje jakoś specjalnie od... graficznie od Gears of War, jakoś specjalnie od siebie, Gears of War i na przykład Quake 4. Wiadomo, że no Gears of War z tego względu, że został wydany nieco później, wyglądał nieco ładniej, ale tak naprawdę na Gears of War też cała ta grafika to była jedna iluzja. To było tak samo jak było z ID Tech 4, że był po prostu przerobiony totalnie z różnymi efektami pododawanymi, przerobiony ID Tech 3. To tak samo jest w przypadku... Wow, uciekła Franca. Uciekłaś! Szmaciaro, yeah! A co Wimpus powiesz na to? Co? Idź spać! Powinienem ci dać środki przeciwbólowe, ale nie, wytrzymasz, jesteś twardy. Yeah!
Jesteś jak Strog. Wimpus jest jak Strog. Dobra, może tutaj wyjdziemy teraz. Zobaczymy, co tu się będzie. Oh yeah! Hell yeah! Zaraz umrzesz. Nie mówiłem, że zdechniesz? Szmaciaro? Szmaciaro? Yeah! Tak więc no... tak jak mówię, według mnie silnik Unreal'a trójki... Wow! Jeszcze sobie nie trafiłem. God damn it! Czy się za mną pojawiła? Już w ogóle porażka. Szmaciaro jedna. O, widzisz. Tak masz dziecinko umierać. Yeah. Ale Witcheven! Ty nie umiesz grać! Niesamowite, Wimpus, ty mówisz. Czyli jednak nie złamałem ci szczęki. Uciekła. Tra la la la. Where the fuck are you, bitch? No niestety, już jeden gościu został przerobiony. Jeden gościu miał pecha i zginął. A ty gdzie? No fucking way, bitch. O, ty szmato. Ty dziwko! No widzicie? Takie czasy, moja droga. Takie czasy, że się ginie od kilku rakietek. Herbatka. Łyczek herbatki, idziemy dalej. Wiecie, takie jest osobiste moje zdanie, że prawda, ten silnik, jak gości rozpierdzielił, ale widzieliście to? Tutaj krew widać, a tutaj jej nie widziałem. Tylko tutaj. A patrzcie się na to. Sprytne to, a tutaj krew było widać, o. Sprytne to nawet. No, dla mnie, z tego co ja widzę, wiecie, no jak popatrzycie na te tutaj tekstury, na to wszystko, na te pomieszczenia i na Gears of War, to naprawdę nie ma dużej różnicy. W Gears of War po prostu... Co tam chyba było, ile pamiętam? Depth of Field był, coś w tym stylu, no. Tak jak mówię, no wiadomo, że był nieco ładniejszy. O, motherfucker! O, sorry goście, że musiałeś zginąć. Nie, nie zrobiłem tego specjalnie. Witcheven! Ty nie umiesz grać! Co to ma być? Powinieneś ich wspierać! A ty nic nie robisz! Nie umiesz grać! Wimpus, przyzwyczaiłem się do ciebie. Ale to nie znaczy, że będziesz żył. Dziękuję. Chyba zdechłaś. Nie? Nie! Dobrze, bierzemy znowu Railguna, quick save. A, pomogli mi dojść tutaj, do exitu. Do exitu pomogli mi dojść. No. Sorry, że ten odcinek dzisiaj w 480 jest, że nie ma HD, ale nie mogłem, po prostu coś mi się chrzani z tym programem teraz i nie wiem, czy nie dokończę tego, to po prostu teraz w 480, bo coś mi się zaczyna chrzanić, będę musiał wszystko przeinstalować na tym komputerze, bo niedobre rzeczy się dzieją, raz coś chodzi, innym razem nie chodzi, to tak nie może być. Ale ogólnie, wiecie, Witcheven mógłby dla was robić serię w 480 i tak byście oglądali, bo przecież lubicie oglądać Witchevena.
Przepraszam. Chciałem głośniej i jest pięknie. Lubicie czereśniaki oglądać Witch Havena i nawet by wam 480 nie przeszkadzało. Jak komuś przeszkadza, no to może tam jest taki unsub, kurde. Odsubskrybować Witch Havena. Witch Haven nie zmusza. Nie zmusza was! Ale ty, Witch Haven, jesteś nieprofesjonalny! W ogóle, jak można robić filmy w 480... Psz! Właśnie tak się zamyka gimbusów. Tak się zamyka buzie gimbusom. A w szczególności wimpusom. Yeah. Gdzie to jest? A już, to już nie, nawet się już pogubiłem, czy to jest 22 poziom, czy to jest 32 poziom, czy 28 poziom, czy 89 poziom. Yeah! Wybacz! Chybaś zginąłeś, tak? No trudno, mój drogi, no tak to już bywa, jesteś w wojsku, musisz się przyzwyczaić do tego, że tak to już bywa. Marin się topi, a łańcuch mu pływa i jest pięknie. Ja sobie tu wezmę, to jest Close Quarters Battle, więc ja sobie tutaj wezmę strzelbę. Hello! Gościu, się ruch zrobiłeś teraz taki, jakbyś był postacią z Shogo. Tak się trochę ruszał, jak te postacie z Shogo. Znaczy, jak te roboty z Shogo tak się zachowywały, jak się zamieniały w pojazdy. W robocykle, jak ja to mówię. Robocykl, prawda? Nie motocykl, tylko robocykl, jeśli wiecie, o czym mówię. If you know what I mean, yeah. Wimpus znowu śmierdzi. A co to się dzieje? A co to jest? Ja mam do tego wejść? Ups. Chyba nie. Na Doomie 3 jakby takie coś było, to by mnie już zabiło. Gościu! Że tak to ujmę, nie miałeś szans. Zdajesz sobie sprawę z tego, co to ma być? Co to ma być? Co tu się dzieje? Posi brzuchy! A co to jest? What the fuck? Co tam tak stuka? To trochę mi Trona przypomina, nie wiem czemu. Ja ogólnie to zarąbiście. What the fuck? Mam tam zejść? Chyba nie. Brawo, Witch Haven, byś se skoczył. Jak zwykle nie pomyślisz, myślisz, że trzeba skoczyć, a tutaj nie, tu się okazuje, że jednak trzeba zejść windą. Trzeba jednak nie skakać, tylko trzeba zjechać windą. No niestety Witch Haven nie zawsze pomyśli prawie w ogóle. I tak się dzieje, jak się dzieje. I ogólnie to uważam, Witch Haven, że Call of Duty to są gry dla ciebie i w ogóle... Czekajcie! Okej, okay, już nam Wimpus nie będzie przeszkadzał. Chyba mu rękę złamałem, czuję się z tym źle. Znaczy, chciałem go tylko przesunąć trochę, on się zaczął szarpać i chyba mu złamałem rękę. Tak. Co to? Ah! Ciebie tu nie powinno być! Co to są za bydlaki? Widzicie, goście? Wy jesteście pragnieniem, a ja jestem sprite'em. Wy jesteście jak te trolle, które piszą: jestem pierwszy. A jak to Bungo czasami odpowiada, to ja jestem pierwszy, a ty masz bana. Yeah.
A dzisiaj na przykład o zagrajmerce chciałem wam opowiedzieć, a mianowicie o Punch'ach 84. Kto śledzi Witch Evena, to wie, kim jest Punch'ach 84. Miała na imię Monika. Czy ma nadal na imię Monika. Tylko że już nie nagrywa, ale mam nadzieję, że wróci do tego, zobaczymy. No nie wiem, czy się jej będzie chciało, bo ona ma inne zajęcia teraz, inne zainteresowania, natomiast tego nie wiem. Nie wiem, czy będzie jeszcze chciało wracać, ale wiem, jak była, jak nagrywała. Pamiętam, że pierwsze LP Punch'ach 84, czyli Moniki, pojawiło się w... Była to bodajże razem z Niezapominajką, były to pierwsze dwie i z jeszcze Kimiko. Z taką zagrajmerką Kimiko były to pierwsze trzy zagrajmerki na YouTubie. Ogólnie pierwsze trzy, o jakich ja wiedziałem. Ja nigdy nie pamiętam, żeby była jakaś Magdalena Maria, jakaś, nie wiem, jakaś tam, nie wiadomo, błogosławiona. Żeby ona była jakaś tam na tym YouTubie. Nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle, ale wiem tylko tyle, że pierwsze trzy zagrajmerki, jakie ja pamiętam, to była właśnie Punch'ach 84, Niezapominajka i Kimiko. Kimiko ogólnie to na razie nie nagrywa nic. Ma swój drugi profil, to jest chyba Kimczak, Sergeant Kimczak, czy coś takiego, coś w tym stylu. Kimczak. Jej koleżanka też wafelowata. What the fuck? Zabiję cię, yeah! Ubiję cię na kotlecika. Mogę? Mogę. Pozwól mi. Widzieliście to? Ale dobrze, Sołtędzek gdzieś odleciał grubas w kosmos. A ci nic, stoją i niewzruszeni. Po prostu są niewzruszeni goście. Kogo komuś ratujecie życie? Ja nie zamierzam nikomu tutaj ratować życia. A skąd wyście się w ogóle wzięli? Przecież was tutaj nie było. Mówiłem, że idą za mną. Mówiłem, że idą za mną! Greetings! Greetings, Commander! Moving to your point, Commander. Yeah. Co ja mam tu zrobić? Prowadź, Gimbusie. Ale żeś mu przytrzaskał, no to teraz jak mam takiego Marinesa, to jestem nie do pobicia. Jak mam takiego pomocnika ze sobą, to on po prostu wyczesze tutaj wszystkie pięknie. Będzie czesał. No i mówiąc o Monice, no co Monika robiła? No, Monika robiła całkiem ciekawe gry. Niestety, przeładowywałem broń, jak oni się pojawili. Sorry, gościu. Wybacz mi! Ona to zrobi! Przecież nawet nie wiem, czy ta piosenka miała takie słowa. Nie, to chyba było zabij mnie. Nieważne. What the fuck? Dobrze, dobrze. Czaskaj ich, ile się da. Ile wejdzie? Dobrze jest, gościu. Już coraz bliżej wyjścia jesteśmy, czereśniaczku. Mogę ci mówić, czereśniaczku? Mogę? Wyglądasz jak czereśniaczek. I masz nawet Rhodes, nazywasz się Rhodes, Rhodes, jak pewien zagrajmer, więc jesteś czereśniakiem. Poczekajcie chwilę, inne czereśniaki mnie właśnie nachodzą. Dobra, wracam do was. Wracam do was, yeah! Miałem rozmowę. No moi drodzy, continuation, właśnie jak tutaj mówiłem o Monice. Ona robiła takie zagrajmy. Najczęściej to robiła tak, Stalkera, Wiedźmina. Robiła Stalkera, Wiedźmina, Kroniki Rydyka. Miała też w planie robienie później Metro. Chciała robić także drugą część Kronik Rydyka. Planowała też tam Dead Space'a,
Dragon Age'a, z tego co wiem, też chyba chciała robić. No ale... Fallouta 3 też robiła, no ale niestety później jak zmieniła kompa, no to Fallout 3 zaczął się jej wywalać, bo wcześniej miała XP system normalny, czy tam Vista chyba miała. Potem dopiero zaopatrzyła się w Windowsa 7, który okazał się niezbyt fajnym systemem. No i dobrze, idziemy gościu, idziemy! Idziemy! No... U Moniki to mi się zawsze podobała, że ona mówiła sensownie i rzeczowo na temat tych gier. Potrafiła przedstawić swoją opinię, uargumentować ją jakoś. Yeah, ale żeś poleciał! Oh yeah! Goście, nie mieliście najmniejszych szans. Najmniejszych szans nie mieliście. Nie wiem, czy o tym wiecie, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Holy shit! No super, super, mam tu, mam to zrobić, tam mam to, return to tram station, dobrze. Nawet ten dźwięk to jest z Duma 3 wzięty, na monitorka. No to jest identyko, to jest ten sam dźwięk co w Dumie 3. No, z tego co wiem, to właśnie Monika chciała robić też Condemned. Criminal Origins, no miała wiele takich projektów, no ale później usunęła profil. No niestety nie miała już czasu na to, żeby nagrywać. Tak, wiem, mogła zostawić profil, no ale taką decyzję podjęła, jaką podjęła. Czasami zresztą, no bo to tak jest, czasami człowiek sam zresztą żałuje tego, że tak zrobił. Oho, wiem co tu będzie teraz. Ja wiem, co tu może zaraz być. O ile pamiętam, to jak jeszcze Kane przechodził, to ja to średnio pamiętam, jak ja to przechodziłem w 2005 czy 2006 roku, ale pamiętam, że Kane to po prostu też przechodził, jak tutaj, jak grał, jak tworzył własną serię. Kane teraz zaczął robić Dead Island. Co mogę powiedzieć o tej gierce? Ja osobiście nie jestem fanem zombiaków. Dla mnie zombiaki to jest temat denny. Nie czuję tego po prostu, więc no... Mi się ta gierka od strony merytorycznej średnio mi się podobała. Natomiast cholernie szanuję Techland za po prostu stworzenie tej gry, za to w jaki sposób ona została zrobiona. Jest to swego rodzaju sandbox. Poza tym są te... ten body dismemberment postaci jest mistrzowski. No nie, ciężko cokolwiek złego powiedzieć o tej grze. Tak naprawdę. Ciężko jest cokolwiek złego powiedzieć na temat... Dead Island. Bo może się komuś podobać temat zabijaków, może się nie podobać, ale nie można jednej rzeczy zaprzeczyć, że ta gra po prostu jest wielka, naprawdę. Jak na grę polską. Ogólnie to ja też nigdy bym nie podejrzewał jeszcze w czasach Mortyra jedynki, czy Targeta. Nigdy bym nie podejrzewał, że gry polskie będą takie jak dzisiaj mamy, prawda? Na przykład Wiedźmina.
Ale mnie zrobił gościu w konia. Strzeliłem w cień. Wimpus jeszcze śpi. Chyba go za bardzo bolała. Dostał gorączki od złamania ręki. I od złamania szczęki bodajże, bo też coś mu... Chyba żuchwę mu przestawiłem. Yeah. Biedny Wimpus mięczok. O ty bydlaku. Gościu, patrz tu. A w ogóle to muszę przyznać, że jak patrzę na filmiki tego... tego kolejnego Halo. Dzięki za przeładowanie mi broni. Pierdolona gro. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, o tym, że mnie wkurza przeładowywanie broni na takich grach. Nie jest to w ogóle oldschoolowe według mnie. W ogóle nie powinno być czegoś takiego dla mnie. O! Strzelacie i tak powinien przeładowywać broń. I to jest jedyne przeładowanie, jakie powinien robić. A nie tak, zmiana magazynka, ładowanie naboi, kurwa. Takiego czegoś na takich grach nie powinno być. Ja uwielbiam to, co było na Doomie, jak na Doomie było, na Heretiku, na Duke Nukemie 3D. Czy na Rise of the Triad pierwszym, czy na Wolfensteinie, to czy tam było przemienianie magazynków jakieś. Dzięki! Dziękuję ci bardzo, ja ci dziękuję. Ja ci dziękuję. Goście, tak się załatwia strogów. Bardzo bym był ci wdzięczny, jakbyś mnie uzdrowił, mój drogi. Kurwa, se strzeliłem. No to nieźle. No ale tak jak mówię, Dead Island to jest gra Techlandu. No Techland fajne gierki robił kiedyś. Na przykład oni rozrobili taką grę Crime Cities, bardzo fajna gra, coś w stylu... To było coś... To było coś w rodzaju... nie wiem, czy widzieliście Piąty Element film, albo... Łowca Androidów, czy na przykład ten najnowszy, co jest z 2012 roku, ale zajebisty film pod tytułem Pamięć Absolutna, to jest remake filmu z Arnoldem, zresztą równie świetny jak tamten. You gonna pay! Nie no, tutaj tak widzicie, jaka to jest właśnie zdupczone na tej grze, że ta celność tych gości jest niesamowita. Oni wam przydupczą z największej odległości, są w stanie was załatwić. Ot tak. Tego nie można żadnym skillem tłumaczyć, to jest tylko i wyłącznie niedbalstwo programistów. A ty mnie mógłbyś uleczyć, debilu? No nie no, jesteś niesamowity, ale żeś mnie odnowił. Wy się idźcie bić, ja się nie biję. O, sami se grajcie! Patrzcie, nawet nie mogę bokiem przebiec, bo dostaję w dupcie od gości. Dostaję takie kopańsko tyłka, że po prostu...
że masakra, tutaj jakiś gościu leży. Ich truposz. No cóż, bywa. Piesek się topi, a łańcuch sobie pływa i jest pięknie. Ta broń jest fajna, bo mi... trochę mi przypomina z Unreala Tournamenta karabinki. Były też takie lasery z Unreala Tournamenta. W Unreal Tournamencie, znaczy się. Dobra, gościu, ty mi się na nic nie przydałeś, bo nie byłem w stanie naładować sobie Helta dzięki tobie, więc się na nic nie przydałeś. O, tutaj dużo większe, dużo bardziej przydatna jest sama gra. A nie ty, medyku zasrany. No i tak jak mówię wam, no, Dead Island, świetna gra, świetna. Ale ja bym nie potrafił z niej robić let's playa, bo... Teraz mi dajesz pancerz, czereśniaku. Try to be more careful, sam se try. Pierdzielcu. Yeah. Ty mendo. Wszystko ładnie, pięknie, ale gdzie mam tutaj iść w ogóle? Chyba do tej windy mam iść, co, która tam stała gdzieś. O, tam jest, tutaj jest taka mała winda. I bodajże do niej mam iść. God damn it, son! Chyba jest zdech. Ale cię, gościu, sprytnie załatwiłem, nie? Nie no, załatwiłem. To było mistrzowskie. Tak, Jamon! W końcu po 6 godzinach gry zacząłeś grać jak zeskillowany gościu! Co ty mówisz, kurwa? Co ty w ogóle mówisz, Wimpus? No, chodzi mi o to... O tobie o nic nie chodzi, wynoka stąd! Bo znowu ci przestawię ramię, że tak tu ujmę. No mówię, ten dźwięk, te monitorki i ten ich dźwięk, to wszystko z Duma 3 wzięte. Bez obaw. We will secure the bridge. Holy shit! No zdupczaj! Zaraz was tu nieźle załatwię. Patrzcie się, widzieliście jak gościa przestawił? To jak go załatwili, tego Juggernauta, czy jak mu tam Jugger. Jak mnie kurwa przestraszyła menda jedna. No normalny Slender teraz był. To jest dobra broń. God damn it, sany. Goście, nie macie najmniejszych szans ze mną. Przynajmniej staram się w to wierzyć. Yeah! Dobrze jest, zdechłeś. Psiaku jeden. Tak macie kończyć swoje żywoty, a nie żebyście mi tutaj jak te dziwki. Dobrze, moi drodzy. Gdzie my teraz idziemy? Może tutaj? No popatrzcie się, jakiś sekret.
końcu jakiś sekret w tej grze. No chyba, że było ich więcej, a ja ich nie zauważałem, no to wtedy przepraszam. Brawo! Tak też można, Witchuś, minus 100 helta. Można tak grać na minus 100 helta, jeśli wiecie, o czym mówię ja. No, tak więc tutaj kończąc trochę o Panczaku, no... Panczak 84, czyli Monika... Dla mnie osobiście, no to wiadomo, była moja ulubiona zagrajmerka. Zawsze będzie, z wiadomych przyczyn. Nie no, tak szczerze mówiąc... Już nawet nie chodzi o to, że moja żona i tak dalej, ale... Ale chodzi o to, że po prostu, no... Potrafiła nagrywać. Potrafiła nagrywać, miała gadane i zawsze miała o czym mówić, miała pomysły. Wiedziała, o czym mówić, zresztą zawsze mówiła na temat. Nigdy nie było tak, żeby na przykład nagrywała LP i żeby nie wiedziała, co mówić, albo żeby gadała brednie, tak jak ja na przykład tutaj. O, chodzę i gadam i nie wiem w ogóle, gdzie iść, nie wiem, co robić, nic nie wiem. To nie, to tak nie było. Aaaa! Kurwa! Goście, bez szans. Fuck! Nie no, to jest masakra. Ci kolesie tutaj nie dają za wygraną. Męczą mnie psychicznie! Help me! Help me! Jak Simon z Cry of Fear. Help me! What the fuck? Ktoś se tam zginął chyba. Coś mnie się tak wydaje. Oj, sorry gościu. Cześć, Rhino Squad. Co ty masz tutaj na gębie? Jakiego pryszcza ma, ja pierdolę. Widzicie tego pryszcza, jakiego ma tutaj? Próbuję go ukryć trochę. Tak daję w bok. Twarz, ale nie da się. Wielki jak cholera. No, standardowo musiałem się tu zabić. Tu prawie każdy się zabije. Tak się to tłumacz, Witchman! Niech się tutaj nie zabija! Zamknij się! Bastard. Dobrze, moi drodzy. O. Chyba tam na razie nie mam iść, coś mi się zdaje, do działka. Yeah! Chyba se cierpicie, coś mi się tak zdaje. Hell yeah! Hell yeah! Czereśniaczki. Ten, a ten biegnie i idzie za mną i się na mnie patrzy, jak ja strzelam. Tak właśnie zabijamy gości. Nie mamy sobie równych, panie Cortez. Złoto Cortesa to jest twoje? What the fuck? Holy hell yeah! Kurwa, on z jakiejś snajperki nawala. Normalnie gościu jest nie do pobicia. Nie do przebicia i nie do pobicia. Spoko, postrzelajmy trochę z karabinu. Odsuń się! Odsuń się!
bydlaku. Dobra, może sobie tutaj trochę pójdziemy. O, tutaj zbierzemy coś i będzie fajnie. I będzie fajnie, jak się to zbierzemy. Odsuń się! Powiedziałem ci coś! Wiecie co, mam dla was fajny film do oglądnięcia. Nawet dwa. Jeden to jest azjatycki film, Oko. To jest film, na którym był oparty inny film amerykański o tym samym tytule, czyli The Eye. Mianowicie Oko, z Jessica Albą. I tylko, że ja oglądałem wersję azjatycką. Świetna, naprawdę. Polecam. I inny film POV. POV. Też wam polecam. Ten film. To jest o dwóch uczennicach japońskich, które miały program w telewizji, gdzie przeprezentowały różne takie zdobyte przez siebie filmy z internetu, czy tam nagrane przez ludzi. I w jednym z odcinków tego TV właśnie zaprezentowały film z jakiejś szkoły, film o duchach. No i później wiecie, tam okazuje się, że prawda, otwierają się jakieś drzwi na tym filmie, no i niby było takie nudne. Potem znowu chciały puścić inny film, ale uruchomił się ten sam film, tylko tym razem było widać rękę na drzwiach. No i one nie mogły później wyłączyć tego wszystkiego i ze swoim menedżerem musieli się udać do tam... Wyszło na to, że jakiś duch się pojawił i musieli się udać do... Musieli się udać do tej szkoły, ale tam się takie jaja działy. Ogólnie film jest zachowany w takim duchu Blair Witch Project. Wiadomo, że to nie jest to samo co Blair Witch Project, bo Blair Witch Project mieliśmy nagrania prawdziwych ludzi, prawdziwych studentów, tylko sklejone, którzy zniknęli gdzieś tam w Stanach, tylko chyba te wszystkie nagrania tych studentów były sklejone jakby w jeden film. I to było właśnie najstraszniejsze, sama świadomość tego, że to byli prawdziwi ludzie, których widzieliście na tym niby filmie. Natomiast... Son of a bitch! Gdzie mam teraz iść? Repair tram, locate tram car. Oh, for fuck's sake! No, bardzo fajny horror, POV, POV. Natomiast jeszcze jest inny film, to jest, on tam gdzieś dam tytuł tego filmu, Incydent na przejściu Diatlowa, czy w cieśninie Diatlowa, coś takiego, coś w ten deseń, tytuł. Nie wiem w ogóle, czy to dobrze idę. Film taki jak Singularity, jakbyście normalnie oglądali Singularity. Miazga, po prostu miazga. Musicie zobaczyć ten film. Ja wam nie będę opowiadał, o czym jest. Jest o takich eksperymentach, które w Związku Radzieckim praktykowano jakieś takie doświadczenia, eksperymenty z czasem, z teleportacją i co tam się stało, to się z nami dowiecie. A naprawdę świetny horror. Ja wam tam tytuł dam w tej... Gdzie mam do cholery jasnej iść? Chyba, że ja to, że to jakoś źle tutaj zrobiłem. Ale chyba dobrze, nie wiem. Nie, musi być dobrze. No i co, gościu? Gdzie idziemy teraz? Coś tu zdobczyłem. Nic, chodzę jak ta, jak dziewka! Nie wiem, pewnie to będzie złe rozwiązanie. Dobra, kurwa. Nie wiem, co mi teraz przyszło do głowy, co to był za pomysł, ale lepiej nie będę go powtarzał już więcej, bo po co? Po co się kompromitować?
Czereśniaku. Czereśniaku, chyba tu mam zejść. No bo gdzie indziej. Son of a bitch! Co ci mówiłem? Przestań mnie śledzić. Stop following me! God damn it, son! Nie, naprawdę, to jest takie dumowe tutaj. Trochę to jak Doom wygląda. Czy w ogóle ta gra przez połowę? What the fuck? What the fuck? God damn it, son! A dobrze, przeładuj jeszcze. To jest właśnie Quake. Quake, czyli gra, w której... Holy fuck! Czyli gra, w której strzelanie z wyprzedzeniem miało naprawdę ogromne znaczenie. Coś cusik tutaj robię. Nie wiem jeszcze co, ale coś tutaj takiego jest, wymodziłem coś tutaj. Nie wiem czy chcę wiedzieć co tu zrobiłem teraz. Hell yeah! Mówię, te poziomy na Quake'u 4 były fajnie zbudowane, ale... Ale ciężko to porównywać... Quake'em 4, znaczy sprayem. Ciężko to tutaj porównywać z sprayem, bo to są dwie zupełnie różne bajeczki. Spray to naprawdę, w sprayu konstrukcja tych poziomów to jest mistrzostwo. Poziomy są tak kreatywne, tak oryginalne, tak zajebiście pomyślane, że po prostu... Musiałeś zginąć! What the fuck? Hell yeah! Goście najmniejszych szans, najmniejszych... O, jak pięknie! Komuś tu... przydupiłem. Aż jestem z siebie dumny. Jestem taki z siebie dumny. O, popatrzcie, jakieś stateczki poleciały. Coś tam naprawiać. Jest zajebiście. Co to było? Jest zajebiście. Doskonale. Okej, okay. Return to the tracks. We gonna go to the processing tower, comrade. Comrade Wyczajwenko, we gonna go to the processing plant. And we gonna rape some strokes. High five! Yeah! Exit, mój drogi. Exit! Tram rail. Ooh.
Dobrze, gdzie my się teraz udajemy? Moi drodzy, gdzie wy mnie teraz próbujecie wygonić? Co to ja widzę tutaj? Hell yeah! A możecie sobie strzelać, moi drodzy. Możecie strzelać sobie. Możecie strzelać, młodziecie. Ciekawe. Hell yeah! To druga tutaj trochę jest naciągane. To ładowanie po tych... po tych pojazdach. I raz dupczony, niestety. Nie ma to tamto, mój drogi, nie ma to tamto! Motherfucker! You motherfuckers! You fucking motherfuckers! No, tu się też muszę właśnie z Kejnickim zgodzić, że... też muszę się zgodzić z Kejnickim co do tego, że na przykład świetną gierką polską był Bulletstorm, prawda? To była naprawdę niesamowita gra polska. Bulletstorm był po prostu... był po prostu niesamowity. Zarzucano mu tam niby, że nie ma tam... że nie ma takiej dynamiki jak Painkiller. No i faktycznie, no... nie był aż tak dynamiczny jak Painkiller. To jest fakt. Ale według mnie to wcale jakoś... znaczy ogólnie to chodzi o to tam skakanie, prawda, skakanie, takie wiecie, takie coś na wzór błaznowania jak na Quake'u trójce, prawda? Skakanie, strzelanie, robienie uników, czegoś takiego na Bulletstormie nie było, tam była taka, ta rzeź miała inne podstawy. No ale Bulletstorm był mimo wszystko niesamowity, jak sobie przypomnę. W ogóle ta gra miała początek, rozwinięcie, koniec, wszystko w tej grze było. I zakończenie wcale nie było złe, było całkiem satysfakcjonujące. Ta gra jest po prostu, jest to jeden z najlepszych FPS-ów, jaki kiedykolwiek było mi dane grać. Bulletstorm naprawdę zajebisty. Ja mogę powiedzieć, że z czystym sumieniem, że Bulletstorm był mimo wszystko był godnym następcą Painkillera. A przynajmniej godnym, może nie tyle następcą, co po prostu bratem takim. To był taki anarchistyczny brat Painkillera. No, Painkiller był taką grą, prawda, satanistyczną, można powiedzieć, metalową. Dumopodobną, a Bulletstorm był taki właśnie bardziej taki anarchistyczny, diukowy, diukowo-anarchistyczny. Wiadomo, że ta gra to nie był Singularity, czy na przykład Prey, prawda? Nie było tam nic takiego bardziej ambitnego, ale jednak gra robiła przeogromne wrażenie. W szczególności przypomnę sobie ten poziom.
jak sobie przypomnę poziom z tym z taką piłą wielką, która goniła nas, my siedzieliśmy na jakimś takim pojeździe jak pociąg, czy co to tam było, z działkiem, a goniła nas taka wielka piła, jakby coś takiego. To kurde było niesamowite po prostu, to było wow. Zdobczaj! Dobra, ty tutaj sobie siedzisz. Chyba nie tam, tam chyba nie mam iść, chyba mam iść tu. Chyba raczej na pewno mam iść tutaj. What the fuck? Gościu! Nieładnie, powinieneś umrzeć. Kurwa, tak was zastrzelałem, że po prostu... No, nawet najlepszy misiu by się tego nie powstydził. Nawet Wimpus by się tego nie powstydził. Jest pięknie. No i idziemy dalej, mordować, zabijać. Naprawdę sorry, że ten odcinek jest w takiej marnej rozdzielczości. Sorry! Hell yeah! Sorry, głąbie. Najbardziej głąbiasty głąbie. Hell yeah! Ciebie też zaraz zadupczę. Oh, for fuck's sake! Kurwa, ciężko mi się celuje w walce z tymi gościami. Zaś ci gości przydupczę. Haha! Hell yeah! Aleś w mordę dostał, ale zajebiście jesteś zrobiony, robociku. Przypomina mi trochę te roboty z Earth Siege. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę. Metal Tech Earth Siege. To była gra coś w rodzaju MechWarriora, tylko w innym trochę uniwersum. Jakaś taka rasa obcych nazywała się... Jak oni się nazywali? Kurwa, zapomniałem już. Coś z cyber, coś z powiązanego z nazwą cyber, atakuje ziemię, jakaś taka rasa maszyn, czy co to tam było, i trzeba właśnie za pomocą też takich ludzkich maszyn, sterowanych przez człowieka, trzeba było ich zatrzymać. No, całkiem fajna sprawa, całkiem fajnie to było zrobione. Activate. I dajemy czadu, dajemy czadu, pięknie! Pięknie, No i widzicie, no w Quake'u 4 to wszystko się opiera na zasadzie. Idź tam, naciśnij to, włącz ten przycisk, idź tutaj, teraz zrób to, zesraj się tam. Widzisz, dziewczyno, nie miałaś najmniejszych szans. God damn it! Oni się fajnie ruszają. To mi się na Quake'u 4 podobało, że został zachowany ten swego rodzaju, bym powiedział na nazwę to... No skurwysyny, ja was zaraz zadupczę tutaj, odpowiednio. Oh yeah! You go, girl!
Widzicie, problem z wami jest taki, że nie słuchacie się, że tak powiem, może nie tyle nie słuchacie się, po prostu nie czytacie z ruchu warg, że tak to ujmę. Nie jesteście dobrzy w odczytywaniu body language, że tak to ujmę. Goście! What the fuck? No bywa, moi drodzy, bywa! Pomysł z tymi teleportami. Fajny, oj, ale mnie zapierdolił. Pomysł z tymi teleportami fajny, ale... Ale tak jak mówię, no przy Preju, to ja wiem, że tak cały czas porównuję, bo mi się ta gra po prostu z Prejem kojarzy, nie? Gościu! Ale gdzie wy biegniecie? Dlaczego się tak zachowujecie? Dlaczego się tak zachowujecie? Yeah. Sorry. Już nie ma żadnych czereśniaczków. Wow, sorry. Sorry. Sergeant Sledge, it's good to see you. Może spadniesz na dół, co? A mógłbyś spać na dół? Good luck, guys. Świetnie, cieszę się. Ale to jest fajne na Quake'u 4, przynajmniej, że jest tyle akcji. To jest naprawdę gierka taka... Jakby nie to przeładowywanie tych broni, to by była w 100% oldschoolowa. Czy nie, jakby było... Nie byłoby przeładowywania broni i byłoby szukanie kluczy. To by była oldschoolowa w 100%. No ale sami wiecie, po przykładzie Rise of Tetriada widać, że no... Ciężko jest zrobić grę, która naprawdę byłaby oldschoolowa i nie wkurwiałaby. Co, już się nie pojawiacie? Już trzy cycki pieką? Ja też mam rakiety. Ty dziewko! Ja też mam rakiety. Co to? Idziemy teraz tutaj? Hell yeah! Nie, to było proste. Co tam, pikuś gościu, yeah, pikuś dla ciebie. Ale jesteś brzydki, skurwiel, yeah. Dobra ludzie, ja tu na razie będę kończył i następny odcinek... W następnym odcinku będziemy już pewnie kończyć grę, albo kontynuować, albo ją kończyć, tak więc... Sorry, że te 480, no ale myślę, że wam to nie przeszkodzi jakoś w oglądaniu.
Tak więc zbywajcie, pięknie.